I'm not prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go. I finally found an apartment, signed a lease on a car this month. I can't go back to the start now. Time doesn't slow down, I'm on my own. Guess my childhood is over now. I'm taking down my posters and I'm putting all my things inside a box next to a toaster. That's my closest thing to closure. I can't stop this roller coaster. I'm not ready to get older. Hej, to Ola, zaczynamy kolejny tydzień Vlogmasu. Dzisiaj mamy sobotę, 9 grudnia, godzinę 8:36. Jedziemy z Miśką dzisiaj do Białegostoku, ponieważ nasz brat i mama mają urodziny, więc jedziemy na taki mini rodzinny melanż. Dojeżdżamy za 1,5 godziny i pewnie jutro o 15 będziemy wracać do Warszawy, więc jest to taki szybki trip. Biorę walizkę, bo stwierdziłam, że muszę wziąć laptopa, żeby wyedytować filmiki, że w ten sposób będzie łatwiej, ale tak naprawdę jeden strój zakładam na siebie i jeden strój pakuję do torby. Mogłabym się spakować w plecak. Tak czy siak. Jest 8:36, posprzątałam mieszkanie, dokończyłam sprzątanie mieszkania, bo w poprzednim vlogu mówiłam, że cholernie nie chcę się sprzątać i poszłam spać. Ja bym chciała o 10 wyjechać, więc tak pewnie za pół godziny obudzę Miśkę. Mam generalnie pół godziny dla siebie. Spróbuję wyedytować początek vloga. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale wiem, że muszę w końcu zacząć to robić, bo się nie wyrobię. A trochę mnie to stresuje, bo muszę nagrać jak najwięcej kontentu dla was teraz, bo w domu przy rodzinie nie będzie mi się chciało nagrywać, więc prezenty świąteczne będę kupować online. Mam 3 dzieci, którym muszę kupić prezent. I sobie. Więc się zastanawiam, czy chcę pójść w książki, bo każdemu, kto chce mi kupić prezent, mówiłam, kupcie mi jakąś książkę. I teraz początkowo myślałam sobie, że moim prezentem ode mnie dla mnie będą książki hokejowe. I wybrałam sobie The Deal z nową okładką polski, The Graham Effect, czyli spin-off już po całej serii o dzieciach Garetha i Hany. W ogóle nigdy nie czytałam The Deal i tej serii Off Campus ani nic L. Kennedy, ale wyświetla mi się na stop, więc chciałam. Mile High, Liz Thompson? Nie, ona jakoś Tomford? Jakoś inaczej się nazywa, także... Myślałam jeszcze o Consider Me, ale widziałam, że ma być wydane w Polsce, a cena na Amazonie poszła strasznie do góry. Dlatego stwierdziłam, że mogę sobie zamiast tego kupić The Rebound, Catherine Walsh i zobaczyć, jak spodoba mi się trzecia jej książka. Czuję, że jej książki mogą jednak bardziej przypominać Snowed In i być bardziej dramatyczne i irytujące. Ale The Rebound wydaje mi się spoko, bo to dziewczyna po iluś tam latach związku wraca z Nowego Jorku do Irlandii. Znajdzie ziomka, która chyba ma być jej reboundem. A Consider Me Becky Mack kosztuje 45,68, a książki Catherine Walsh 46,62. Pozostałe kosztują po 50,5, więc już są za drogie. Ale tutaj jeszcze 46, ale też w przyszłym roku jednym z moich postanowień noworocznych 2024 będzie nie kupowanie książek, bo mam ich po prostu za dużo, nieprzeczytanych w mieszkaniu. Więc będę wypożyczać, będę mogła dostawać książki, ale nie będę mogła ich kupować, dopóki nie przeczytam mojego fizycznego TBR-u. A myślę, że w związku z tym nie będę mogła kupić żadnej książki przez cały rok, z wyjątkiem Stanów, bo w Stanach zrobię sobie dyspensę. Dlatego teraz sobie myślę, kurde, może bym jeszcze coś kupiła, bo potem przez cały rok nie będę mogła kupować. Ale czy tak naprawdę potrzebuję więcej książek? Absolutnie nie. Druga rzecz, porwała mi się moja torba z WPP, więc w sumie może dobrze, bo cały czas chodziłam z torbą ze stażu, a nie pracuję tam już od 2 lat, więc czas może kupić sobie nową torbę. I widziałam na Zalando taką zwykłą szmacianą za 79 zł, czy może kupić już sobie większą. W ogóle ta mi się podoba, ale kosztuje aż 229 zł, a jest to zwykła materiałowa, więc jeszcze myślałam, Crash za 259. Wydaje się wystarczająco duża, no a jednak jest z tej jakiejś tam ekoskórki, chyba ekoskórki. Myślę też o kupnie sobie walizki. Jestem praktycznie zdecydowana, bo bardzo nie lubię mojej kabinówki. Moim zdaniem wygląda 10 na 10, więc myślę jeszcze o tym. 9 grudnia, a ja tutaj cały czas mam listopad i cały czas nie nagrałam tego TikToka organizacyjnego, więc zrobię to w niedzielę. Powiem wam, że minęła godzina i w tę godzinę udało mi się
przesłać pliki. Znowu się nie wyrabiam. Zawsze przychodzi weekend, ja się z niczym nie wyrabiam i zawsze jestem w szoku. I'm taking down my posters and I'm putting all my things inside a box into a toaster. That's my closest thing to closure. I can't stop this roller coaster. I'm not ready to get older. I'm not ready to get older. Yes, my childhood is over now. I'm taking down my posters and I'm telling all my friends we'll get together next time. Wjechaliśmy do mojego stoku, ale na 14 muszę być gotowa, więc nie do końca mam czas z wami rozmawiać. Kupiliśmy jakieś mini prezenty, w sensie alkohol. I'm not prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go. I finally found an apartment. Dzień dobry, mamy niedzielę, godzina 7:33. Ja będę siadać do edycji filmiku. O Boże, jestem tak obżarta i głodna w tym samym momencie. Wczoraj było bardzo przyjemnie. Zdążyłam poedytować chyba minutę filmiku i poszłam spać. Więc jesteśmy trochę w dupie. Pewnie dzisiaj filmik się nie pojawi. Weszłam na górę przywitać się z rodzicami i się okazało, że ich nie ma. Mimo, że widziałam tatę przed chwilą, jak odśnieżał. Rodzice. Więc siadam do edytowania. Nie poszedł ze mną ze śniadania, ale odśnieżał miśki auto. Ja rzadko prowadzę samochód, nie? I miśka była w piątek na imprezie, no to ja prowadziłam. A zazwyczaj jestem passenger princess. I nie odśnieżam auta. I ona sobie wczoraj usiadła na tym mieście, z nim się. Marta, nie odśnieżysz tego samochodu? I ja musiałam to robić i zajęło mi to z 15 minut, bo było tyle śniegu. A dzisiaj ona prowadzi i z tym się, frajerka będzie musiała odśnieżać. I tata to robi. Przecież jest strasznie niesprawiedliwe. Czemu odśnieża jej, a mi w Warszawie nie odśnieżą? Nie wiem czemu tak się dzieje, ale tylko przystępuje próg domu rodziców i nic mi się nie chce. Wiedziałam, że tak będzie i wiedziałam, że powinnam wcześniej wyedytować ten filmik. Mamy 6 minut zmontowanego materiału i 3 godziny 40 minut przede mną. Super, że wzięłam ze sobą zeszyt i książkę. I wyjechałyśmy. Jest 14:30. Czyli pobyłyśmy w Białymstoku 25 godzin. Bardzo dobry weekend. Anyway, I know friendships fade and plans can change. Was naive to think that we would stay close forever. 17:22. Plany na dzisiaj to wyedytować filmik, wyedytować TikToka i obejrzeć świąteczny film. Zobaczymy jak pójdzie, bo jestem tak cholernie zmęczona. Chciałam się pochwalić, rozpakowałam się od razu po przyjściu. To już trochę się powyciskałam, ale... I've got tickets to the ball game if you wanna go with me. I haven't seen you. Wyedytowałam niedzielę do końca, czyli 2 z 7 dni. Nie chce mi się. W ogóle myślę, czy nie przeczytać ponownie kierunku miłość. To tak bardzo mi się podobało. Ani Snow the Inn mi się tak nie podobało, ani tym bardziej, co ja czytałam, jak zawsze w grudniu. Kraina spełnionych marzeń to też nie jest to. Nic mi się nie chce. Nie chce mi się nawet oglądać YouTube'a. Chyba poczytam moje ulubione fragmenty. Mamy 11 grudnia, godzina 6:32. Ja jestem w dupie. Dzisiaj wychodzę do pracy, na francuski. Będę w domu po 19. Nie mam jeszcze zmontowanego filmiku, TikToka, ułożonego życia. Ale nie przejmujemy się, mamy na wszystko czas. Zbieram się do pracy. Dzisiaj też zapytam troszeczkę delikatnie o urlopy, bo myślę, czy jeszcze nie zrobić sobie wycieczki w styczniu, weekendowej, ale tak czy siak, poniedziałek i piątek chciałabym mieć wolne. Piątek i poniedziałek. Dobra, jest za chwilę 7:00, ja jeszcze muszę zajść do sklepu, bo oczywiście nie zrobiłam sobie jedzenia. Spakuję się i lecę, strój na dziś. Dołożę jeszcze czarną bluzę, something new, something fresh, ponieważ porwała mi się moja ekotorba, która plecak. Kontynuujemy czytanie Krainy Spełnionych Życzeń. Being on there too, but
19.13. Specjalnie wyszłam wcześniej z francuskiego, bo stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby opublikować dzisiaj filmik. Chipsy, jestem już przebrana. I lecimy. Jest 22.05. Ja siedzę dokładnie w tym samym miejscu, co byłam i dopiero zapisuję filmik. Będziemy zmywać makijaż i spać. Big slay. Jednak jak ja robię content, to mucha nie siada. Mogłabym wam trochę poopowiadać o krainie spełnionych życzeń, ale zostało mi 100 stron, więc chyba już opowiem jako całość. W końcu zaczęła się akcja, ale zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo randomowa godzina, ale udało nam się wrzucić filmik o 22.52. Mamy wtorek, godzina 6.30. Plan na dziś jest taki, żeby dokończyć krainę spełnionych życzeń, bo zostało mi tam około 100 stron. Kupić prezenty przez internet dla dzieciaków i być może dla siebie. I wieczorem widzę się z przyjaciółmi ze studiów. Idziemy na jarmark świąteczny i pewnie coś zjeść, ale chyba nigdy przy nich jeszcze nie nagrywałam YouTube'a. Więc pewnie zobaczycie z tego dwa dwusekundowe klipy i to będzie tyle. Z 10 minut do wyjścia, bo muszę zajść do sklepu po jedzenie. I mówiłam, że zastanawiam się, jaki prezent sobie kupić na święta. Czy książkę, czy walizkę. I ostatecznie chyba kupię bilet do Edynburga. Moja przyjaciółka przeprowadziła się z Glasgow do Edynburga. Miałam ją odwiedzić. Miałam to zrobić w tym roku, ale przez zmianę pracy to się jakoś tak posypało. I mogę w 2024 zrobić to albo w styczniu, od razu po początku roku, albo pewnie dopiero gdzieś tam maj, wrzesień. Szkocja zimą nie jest to najpiękniejsze. Będzie biało i będzie padał deszcz. Ale z drugiej strony Szkocja zimą. Jest bilet Modlin Edynburg. Jadę w czwartek, wracam w poniedziałek. 772 zł. Albo Chopin, przesiadka w Kopenhadze, 8-godzinna. Edynburg i Edynburg Modlin. Ten z przesiadką kosztuje 200 zł taniej, ale z drugiej strony te 200 zł zużyję na Kopenhagę. Trochę się boję, że Kopenhaga będzie za droga. Dobra, może lećmy Ryanairem. Stresuje mnie to. Myślę, że powinnam to lepiej przemyśleć. Ale zamiast tego skanuję moją kartę. Kupiłam. Dobra, nie będzie walizki, nie będzie książek. Będzie Edynburg. Yay! Siema. Mamy 16.34 i ja o 18.18 muszę wyjść z mieszkania, żeby spotkać się z przyjaciółmi. To był w miarę produktywny dzień. Udało mi się kupić bilety do Edynburga, udało mi się załatwić sobie urlop w pracy, udało mi się kupić prezenty świąteczne i skończyłam krainę spełnionych życzeń. 2,5/5. Nie będę się powtarzać, jeżeli chcecie znać moją opinię na temat tej książki. Cofnijcie się do poprzedniego vlogmasu, ale generalnie było tutaj zbyt groteskowo, zbyt kabaretowo, za bardzo skupialiśmy się na starszych ludziach, nie było romansu, było wiele pozaczynanych wątków, które zakończyli po prostu w ten sposób, że wszyscy żyli ze sobą w zgodzie. I co mi się... I tyle? Nie powiem, żebym się nie wzruszała i żeby tutaj nie było historii, które tam gdzieś tam łapały mnie za serce, ale na koniec jakiś tam największy plot twist to była w ogóle osoba, o której nigdy nie słyszeliśmy i cała historia jego życia. I miałam takie, w dupie to mam, poświęćmy lepiej czas na kogokolwiek, na Daniela, na Józka, na Filipa z Dorotą. Widzę, że oni się nie zeszli, więc no, nie polecam. I kolejną książkę tak naprawdę zacznę dopiero jutro i to będzie pewnie ta. Jak wychodzi się na spotkanie ze znajomymi w wieku 29 lat? Najpierw kawa, żeby się rozbudzić. Chciałabym powiedzieć, że wrzuciłam wczoraj filmik o głupiej porze, ale w ciągu dnia trochę osób obejrzało i zostawiliście tyle przesympatycznych komentarzy,
Uwielbiam Was. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Mamy 18.11. Nie zrobiłam nic produktywnego. Jak mogliśmy się spodziewać, mój outfit wygląda tak jak zawsze. I biorę torebkę. I telefon, słuchawki. Tyle. Myślę, że nie wziąć ze sobą książki, tylko na to, że zmieści się w torebce. Prawda jest taka, że przeczytałam albo 5 stron, albo w ogóle. Jest za 10 pierwsza, czyli za 5 godzin muszę wstać. Trochę się podpiłam, bo mega, mega sympatycznie w ogóle widziałam się z trójką moich najbliższych znajomych ze studiów. Bawiłam się bardzo dobrze, teraz jestem zmęczona i czuję, nie czułam tego, dopóki nie zaczęłam mówić na głos, jak bardzo jestem pijana. Oczywiście warto też wspomnieć, że nie przeczytałam nawet strony książki, którą ze sobą wzięłam. Następnym razem. Za to 4 miesiące później dostałam od kolegi książkę. Set on You autorstwa Amy Lee, czyli pierwszą część X's and O's. Wydaje mi się, że to są książki już stricte dziejące się w tym samym uniwersum, ale nie mają nic ze sobą wspólnego. To jest o influencerce. Nie lubię być pijana, przede wszystkim dlatego, że nigdy nie wiem, co czeka mnie jutro. Może być ciężko. Życzmy nam wszystkim powodzenia. Until I found someone. Dobra, jest 7, czyli za 15 minut muszę wychodzić, więc nic nie zdążę nagrać. Po pracy idę prosto na francuski. Hejo, wróciłam. 19.33. O Boże, powiem Wam, nie wiem gdzie jest Michalina, nie wiem czy mnie jej nie ma, ale ja miałam ciężki dzień. Wstałam rano i sobie myślałam, wow, nie czuję się tak źle, biorąc pod uwagę jak zmywałam makijaż, jak się czułam. To będzie dobry dzień i miałam taki spadek mocy, było dzisiaj jeszcze więcej materiału niż zazwyczaj. Ja byłam śnięta, okazało się, że muszę zostać 20 minut dłużej w pracy, bo jakieś tam były zmiany. No ale to tam spoko, bo i tak czekałam później na francuski. Na francuski tak bardzo mi się nie chciało iść, ale dobrze, że poszłam. Znowu była prezentacja słowna, więc wzięła mnie pani z zaskoczenia, bo jakbym wiedziała, że na kolejnych zajęciach muszę odpowiadać, to pewnie znowu bym się srała. Jestem z siebie dumna, że poszłam na francuski i absolutnie nie chce mi się nic więcej robić. Wykąpałam się. Doświadczenie 10 na 10, polecam. Teraz wyedytuję tego vloga jednodniowego na TikToka i go wrzucę. Chcecie zobaczyć, jak żałośnie wygląda nagrywanie voiceoveru do TikToków, jak milion razy próbuję powiedzieć to samo i mi cały czas nie wychodzi. Spędźmy razem czwartek, zaczynam oczywiście od pójścia do pracy. Jeszcze żałośnika trochę, proszę, pilnie było. Spędźmy razem czwartek, dzień zaczynam od pójścia do pracy. Troszeczkę zmuła, co mogę więcej wam powiedzieć w komunikacji. Czwartek, dzień zaczynam od pójścia do pracy. Poszło to całkiem szybko. No i jest już po 21, jest mi trochę zimno. Nie miałam dzisiaj melodii do czytania. Zaczęłam kawiarnię pełną marzeń. Po pierwsze, akcja zaczyna się w lipcu, w wakacje. Są upały w Warszawie. To nie jest książka świąteczna. A po drugie, bardzo dziwnie pisze Agnieszka Lis. Kompletnie mi to nie pasuje. Brzmi to tak sztucznie, tak bardzo nie wierzę w tych bohaterów. Jest to kilka historii przeplatających się ze sobą. Mamy kilku głównych bohaterów, ale generalnie jest to jedna grupa rodziny, jedna grupa znajomych, tak. I nasza główna bohaterka, czyli chyba Dagmara, chyba jest główną bohaterką, właśnie ją zwolnili z pracy, ona jest po 40, śledzimy jej losy, jej przyjaciół, jej męża, jej teściów, bla 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 bla. Ale no brzmi to
tak tragicznie. Jak przechodzi do starszego pokolenia, to jeszcze to takie wycofane dialogi, powiedzmy, jakoś brzmią, ale całościowo nie wierzę w tych bohaterów. I przeczytałam dosłownie 50 stron. Zastanawiałam się, czy nie porzucić tej książki. Zazwyczaj daję książce 100 stron na rozwinięcie się, głównie dzięki Sienkiewiczowi. Wiem, że jak się przebrnie przez 100 stron, to zazwyczaj w końcu coś się zacznie dziać. Tutaj, przez to, że ta książka jest cienka, jak dojdę do setnej strony, to będę miała takie: dobra, to już przeczytam do końca, tylko po to, żeby móc sobie zaliczyć i zaznaczyć na Goodreadsie, że przeczytałam. No pewnie jutro będę dalej ją męczyć, ale nie będzie to dobra książka. Jestem zniesmaczona, bo to jest czwarta książka świąteczna, która mi się nie podoba. W sumie, która nie spełnia moich oczekiwań, o tak. Jedyną książką jest Kierunek Miłość. Minęły 2 tygodnie, ale chyba zacznę robić reread. Co drugi dzień wracam do ulubionych fragmentów i kartkuję sobie tą książkę, więc czemu po prostu jej nie przeczytać, skoro sprawia mi to przyjemność. Sprawdzałam jeszcze inne książki dostępne w bibliotece świąteczne, ale no jestem trochę zawiedziona, bo te 3 polskie autorki, Szarańska, Lis, no i Bianek, ale Klaudia Bianek chyba nie ma żadnej innej świątecznej. Mam takie, to będzie kolejna 3-gwiazdkowa książka, albo naciągane 3, albo mocne 3. I czy chce mi się w to bawić? Mam tyle innych książek zalegających tutaj, nieświątecznych, ale jednak. Kupować też nie widzę do końca sensu. Zapytałam na Reading Buddies, czy macie jakieś polecajki, ale niestety te książki nie są dostępne w bibliotece. Może wykupię sobie Legimi, ale na razie czekam, bo i tak wydałam w tym tygodniu dużo pieniędzy. Więc jeszcze kminię, spędzę dzień, wieczór z Kierunkiem Miłość i też na spokojnie będę mogła do pracy wziąć kawiarnię pełną marzeń i sobie kończyć, bo nic w tej książce mnie nie zaskoczy, bo nie już, że ją czytałam 2 tygodnie temu, to jeszcze kartkowałam wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj. Lubimy się z tą książką, ja ją lubię, ona nie musi mnie lubić. Dobra, powinnam już wychodzić. Rozpisuj na dzisiaj. Mały plecak. Książka ta sama co wczoraj. Jest 23:41. Jestem po prysznicu, jestem w piżamce. I czujcie, że znowu jestem pijana. Co najlepsze, w trakcie uciekł mi Uber i musiałam dzwonić po Michalinę, żeby po mnie przyjechała, żebym była uratowana. Jestem na 189 stronie. Mamy dopiero grudzień, nawet nie. Mamy chłodniejsze miesiące. Bohaterowie dalej są sztywni, dalej mi się nudzi, ale przeczytam ją do końca. Nienawidzę mieć kaca. Ciągłam drugi raz kaca w tym tygodniu i jest dopiero piątek. Dlatego w Sylwestra siedzę w domu, bez alkoholu i idę spać o 22:00. To będzie najlepszy Sylwester mojego życia. Mamy piątek, 16:27. Przeżyłam ten dzień. Nawet nie mam się tak strasznie. Mam kaca, nie zrozumcie mnie źle. Było całkiem git. Odebrałam prezenty dla dzieciaków, ponieważ mam kaca, stwierdziłam, nie, no musi wjechać fast food. I jadąc autobusem, otworzyłam pyszne.pl i zamówiłam sobie maka. I zamówiłam go na miejsce, w którym wtedy byłam w autobusie. I normalnie do najbliższego maka mam jakieś 20 minut pieszo, więc teraz muszę iść 10 minut od domu. Więc zapłaciłam dychę za dostawę i będę musiała przejść połowę tej trasy, żeby spotkać się z kurierem. Skończyłam tę książkę. Była beznadziejna. Oceniłam ją ostatecznie na 1,5 gwiazdki. Myślałam, że dam jej 2 gwiazdki, żeby nie zaniżać jej tak średniej na Goodreadsie, ale prawda jest taka, że to była bardzo kiepska książka. Ma mega suche żarty, ma mega sztywnych bohaterów. Jest tak naprawdę o niczym, ale nie ma też w niej nic interesującego. Więc no nie polecam. Losy 2 rodzin, które się przyjaźnią tam ze sobą, są bogaci, mieszkają na Mokotowie i główna bohaterka otwiera kawiarnię tytułową, ale robi to też tak z dupy. Wywalają ją z korpo, więc postanawia założyć własną kawiarnię.
robi to od tak, znajduje lokal, nie wiem skąd ona ma na to hajs, chyba to hajs jej męża, ale ona jest taka, nie powiem o tym mężowi, bo chce sama do wszystkiego dojść w życiu, bo jestem z biednej rodziny, ale w sumie i tak używa jego pieniędzy, wszystko ogarnia jej teściowa, bo teściowa jest jakąś tam znaną restauratorką i załatwia jej i jedzenie, i dostawców, i pracowników, i ona jest sama niezależna, ale tak bardzo niezależna, że robi wszystko to, co jej teściowa każe. Teściowa jest też dziwna. Wszyscy są tam dziwni. Nie polecam. Jest napisane, że jeszcze 15 minut, od jakichś 15 minut, ale już wychodzę. Zobaczymy, czy uda się złapać kuriera. I'm not ready to get older, I'm not ready to get older. Guess my childhood is over now. I'm taking down my posters and I'm telling all my friends we'll get together. Oglądamy Carrie czytającą Snowed In i jest zadowolona. Cry, okay. I am actually crying, there are tears coming out. Okay, stop. So, I'm gonna give you the final ranking. Snowed In. 19:21. Będę czytać książkę. Kierunek miłość. Carrie też się podobało. W sumie to tyle. Pewnie w międzyczasie poskroluję telefon. Powinnam zacząć edytować vloga tego. Bought a new shirt, new pair of shoes and it's time to go. I finally found an apartment. Signed a lease on a car this month. Zaczęłam się wyciskać. 21:34. Ja jestem padnięta. Jestem na 119 stronie, czyli niecałe 100 stron i uwielbiam tą książkę nadal, ale już sobie odpuszczę i pójdę spać, bo jutro idę na 24-godzinny dyżur, więc to tyle na dzisiaj. Dzięki, że spędziliście ten tydzień ze mną, mam nadzieję, że dobrze się ubawiliście i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki.